Dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku z gry Circle Empire. Gry, gdzie walczymy, rozbudowujemy swoje królestwo. Tylko takie trochę inne królestwo, zaraz zobaczycie sobie. Tworzymy sobie nową grę, na początku zagramy pierwszy raz, będę grał pierwszy raz, nigdy w to jeszcze nie grałem. Zagramy sobie przeciwko potworom. Zagramy sobie na trudności normalnej, nie będziemy się na razie pchać gdzieś dalej. Bo mamy jeszcze Hard, mamy Extreme, Nightmare i Impossible. Więc tutaj będzie grubo. Zagramy sobie na SC, na wielkości SK i Full Conquest, żebyśmy mogli podbijać sobie królestwa i będziemy mogli sobie wtedy jeszcze polować na potwory. Zobaczcie, to jest gra Circle Empire. Niby prosta, mamy swoje królestwo, musimy postawić sobie storehouse, żeby nasi budowniczy mieli gdzie zbierać żarcie, drewno. W tym momencie oni sobie zbierają troszeczkę drewna, trochę żarcie będą zbierali sobie. Naokoło mamy różne inne królestwa. Te wszystkie kółeczka to są królestwa. To jest mapa, mapa SK, czyli Small. Tutaj mamy tylko kilka tych królestw, natomiast przy największym ta mapa jest już tego typu, taka wielka mapa jest, że tam już faktycznie da się gonić za potworami. I w tym momencie gramy, ja gram pierwszy raz tą gierkę, nie grałem wcześniej jeszcze. I gramy sobie przeciwko potworom, a nie gramy przeciwko komputerowi. Bo grając przeciwko komputerowi można dostać grube baty naprawdę. Tam już jest ostra sieczka. Co ja bym chciał podbić? Na pewno potrzebujemy drewna, bo oni kosztują drewna. 100 drewna i 100 żarcia. Żarcia to tutaj trochę mamy, widzę jeszcze. Może to byśmy... bo to jest złoto. To tam na razie niepotrzebne jest. Ale ten narożnik bym chciał podbić. Tylko ci to są chyba strzelający z tego co widziałem. Więc kurde, tak łatwo nie będzie. Bandyci 80. Dobra, podbijemy górę. Podbijemy górę. Go, atakujesz. Na tej mapie raczej problemu nie powinno być. To jest tylko przedstawienie tej gry dla was, żebyście zobaczyli sobie, czy wam się ta gra spodoba w ogóle. Bo mi się bardzo podoba. Podejdźcie trochę bliżej, bo gdy nie trafiacie. Kurde, leszcze. Co z was za łucznicy, którzy nie trafiają? No, załatwcie ich. O, ja cię kręcę. Potrzeba ich trochę więcej, widzę, bo tutaj tyłka nie urywa. Widzę, że to trochę potrwa jednak. O, level up. Nasz łucznik zdobył kolejny poziom. Super. Idźcie tu bliżej, kurde, bo to jest po prostu paranoja. I teraz atakujcie. O, kolejne levele. Im wyższy level łucznika, tym oczywiście wiadomo, większe obrażenia zadajemy. Worker. Dobra, na razie tylu wystarczy. Oni troszeczkę będą się wolno poruszać, bo to jest właśnie woda, więc w wodzie nie jest tak szybko, żeby to się nie poruszają się tak szybko. Czyli mamy to. A od razu ciśniemy w to, zobaczymy jak wyjdzie. Podbijemy to wszystko bez skrupułów. Oczywiście o ile będą trafiać. Dobra, trafiają na szczęście. I przechodzimy dalej. Możemy sobie oczywiście odgrodzić te królestwa, jeżeli chcemy, powiedzmy, tym drewnem. Nie ma w tym żadnego problemu. O, zobaczcie, tu już jest taka grubsza ekipa. Bo tu już boss jest. O, tu mamy bossa już. Tu mamy już bossa. Ale na razie bym musiał tylko tutaj się zadomowić. Żeby oni zaczęli zbierać już. Tutaj widzę, żarcie leci. Żarcie mamy 150, bo... trochę ich pobudowaliśmy. Na pewno potrzebuje drewna. Na pewno potrzebujemy drewna. To może tak. Wy wszyscy drewno zbierajcie. Wy wszyscy zbierajcie drewno też. A ci będą zbierać na nas żarcie. Bo chciałbym się tutaj od tych na razie odgrodzić tutaj, bo kurde może być grubo. A potrzebujemy 800 drewna. 800 drewna, żeby można było wybudować sobie mur. No i ciekawaczek. Jest 800 drewna. Pach, mamy mur, na szczęście. U góry w menu macie, zobaczcie, mamy farmę, mamy guarda, archera, jakiś axe thrower, knight, healer, horse archer, wizard, apetins i red dragon. Możemy mieć nawet smoki. Możemy mieć nawet smoki. Atakują nas. Oj, atakują nas, zobaczcie. Co za ludziska. Po
Podejdźcie trochę bliżej. Nie mogę go trafić. Tu chodźcie. I tego atakować. Dobra, i teraz tego. Bo zabili nam workerów. Przejmujemy jeszcze raz. Atak. Gdzieś kolejny atak jest. Tu nam atakują. No ten to sobie raczej nie poradzi z tym. Bo go zabiją, ale... Sam fakt, że nam wycięli workerów. Musimy budować mur z tej strony na pewno. Monster Guard. Jakaś złota rybka tu jest też. I zobaczcie, tak właśnie na tym właśnie ta gra polega, że trzeba się chronić z każdej strony. Wszędzie, gdzie mamy przejścia, bo inaczej możemy mieć problem właśnie. Tylko tu jest... Aha, bo tu są ci, kurde. Z tymi będzie problem. Muszę sobie wybudować więcej łuczników, bo inaczej dostaniemy baty. Ja na razie tu ich postawię. Wall. A może byśmy to przejęli jeszcze przy okazji. Nie, postawimy tutaj mur sobie. Postawimy sobie mur z tej strony. Ja chciałbym jeszcze zobaczyć. Bo to jest to. Jak się buduje wieżyczki? Bo można było w jakiś sposób budować wieżyczki jeszcze. Ale będę musiał to ogarnąć. Bo jeszcze nie wiem, jak to się robi. Dobra. Zbieramy trochę więcej żarcia. Musimy budować sobie archerów więcej. Nasza armia musi być duża. Nasza armia musi być duża, żebyśmy właśnie mogli spokojnie sobie atakować już ich. Bo tu są sami do walki wręcz. Jest kilku łuczników. Moglibyśmy się na to rzucić, kurde. Ale nie, na razie damy spokój. Na razie sobie damy spokój. Tu ludzie zbierają. Może tych byśmy pocisnęli. Tak, idziemy w tych. Idziemy na dół, zobaczymy, jak to będzie szło. No, go, atakować ich. Pięknie. I wchodzimy. Wchodzimy w nowe terytorium. O, to nie ma połączenia z dołem, więc to jest nasz narożnik teoretycznie. Bo tutaj nie mamy żadnego połączenia z dołem, więc od dołu nas nie zaatakują. Więc moglibyśmy też to podbić. A to za chwilę. Ubudujemy sobie kilku workerów. Dobra. I ci workerzy... Drewno. Przede wszystkim drewno. Potrzebujemy jak najwięcej drewna. Bo żarcie nam tutaj zbierają też. Zresztą tutaj przecież wszystko już zbierają. Ale tych przesuniemy sobie na środek, żebyśmy mogli w razie szybko reagować. Jakby nam się nie udało. Jeszcze mamy kilka pól nieodsuniętych. Ta mapa na szczęście to jest tylko eskap na początek, więc nie chciałbym... Chodź też tutaj. Zagubił się jeden, widzę. Jeden się zagubił. Dobra. Teraz mam Axe Thrower albo Knighta. A ten potrzebuje złota już. No teoretycznie tutaj złoto mamy, moglibyśmy to podbić. Chociaż ja bym chciał na początku chyba to podbić, postawić sobie mur tutaj po prawej stronie. Chodzimy tutaj. Nie, ale tędy. Nie przez tamtą stronę. Bo tam jest, kurde, 730 mają siły. Nie wiem, ile ja mam siły. Nie mogę tego sprawdzić w ten sposób chyba. Dobra, to jest teraz nasze. To jest nasze. Postawimy sobie mur. Postawimy sobie kilku workerów. Dobra. A moje jednostki chciałbym, żeby zabiły to od razu. Wybijcie to. O, level wbił kolejny. Tego teraz. Teraz tego z powrotem. I teraz to. Bo nie wiem, co jest w środku. Jakiś pewnie potwór wyskoczy, znając życie. Aha, bo on tworzy kolejne jednostki. To chodźcie trochę bliżej. Chodźcie trochę bliżej, żebyśmy mieli wygodniej. O, teraz możecie atakować. Pewnie jeden zginie. Nie trafił. Okej, czyli przejęliśmy. Przejęliśmy kolejne terytorium. I teraz przy okazji, jak już tu jesteśmy, to przejmiemy sobie też to. Dobra, i wchodzimy na dół. Wchodzimy zobaczyć na dół. Dobra, mamy przejęte. Co to jest? A, level up. Okej, super. Czyli mamy cały ten narożnik przejęty. Już bardzo fajnie. Mamy cały praktycznie narożnik przejęty. Jeszcze muszę przejąć to i ten tutaj dół, żeby przejąć. To przy okazji jedziemy od razu.
Tylko teraz czekajcie. Najpierw sobie jeszcze workerów wybudujemy. Wood i food. 5. Niech tam trochę złota przybędzie. Bo złoto się może przydać. Ja bym chciał smoka sobie wybudować, ale pewnie w tym pierwszym odcinku nam się za bardzo nie uda smoka machnąć. Tutaj też workerów kilku. Dobra. Kilku workerów, a my ciśniemy dalej. Ciśniemy za ciosem. Tutaj nikogo nie ma, więc idziemy dalej. Go, go, go na dół. Pójdziemy od razu za tym. Jedną kampanią. Teraz tego pana wielką głowę. Dobra, pan wielka głowa umarł. Nie, tu jest jeszcze jeden. Okej, przejęliśmy, super. I ciśniemy od razu w prawą stronę. Musimy przejąć wszystko tutaj są. Dobra, chodźcie. Teraz tego. O, kolejny level wpadł. Dobra, przejmujemy. I jak już tu jesteśmy, to idziemy dalej. Nie ma co się zatrzymywać, bo jak ten się wkurzy, to on nam wjedzie. On nam wjedzie tak dosyć okrutnie. Dobra, level. Czyli przejmujemy cały dół. Przejmujemy od razu cały dół. Nie ma sensu się tutaj szczypać z nimi. Tak mówię, teraz to jest jeszcze dosyć łatwa rozgrywka, bo oni się nie rozbudowują w jakiś tam znaczny sposób. Później, jak będą się rozbudowywać, to wtedy już jest miazga. Wtedy już jest faktycznie, jak się gra przeciwko komputerom, z tego co widziałem właśnie, to już może być miazga. Bo mogą wjeżdżać z każdej strony i komputer nie jest taki w miarę taki wcale głupi, więc mogą zrobić sieczkę. Dobra, przejęliśmy? Przejęliśmy. Dobra. I teraz jeszcze przejmiemy sobie od razu to. Dobra, atakujcie ich. No jeszcze tych, od razu, za ciosem. Dobra, przejęliśmy. Znaczy przejęliśmy jeszcze, to zostało nam do przejęcia. Tylko kurde, oni atakują z daleka mocno. Podejdziemy trochę bliżej. Podejdziemy trochę bliżej. Tych wykończymy. I teraz to. Dobra, przejęte. Mamy przejęte. Mamy przejęte, więc teraz możemy sobie... O, on zamraża. On zamraża. Ale 4000 kosztuje, o kurde. To nie, my chyba nie będziemy się pakować w takie rzeczy. My sobie po prostu machniemy sobie... załatwimy archerami wszystkich. Dobra, chyba ich wystarczy, mam nadzieję. Dobra, chodźcie. Chodźcie tutaj. Go. Go mocy. Ale tu sieczkę robią. A tu jest archer. Ale ja mam teraz armię. Go, go, go. Jeszcze tego. No, zabijcie go. Dobra, przechodzimy tutaj. Albo nie. Idziemy tędy. Idziemy, tu się ustawimy. I myślę, że zaraz będziemy mogli machnąć, bo mamy w sumie sporo kasy. Będziemy mogli machnąć to królestwo ostatnie już. Przejmiemy całość. Tak mówię, ta gierka teraz będzie dosyć łatwa, ponieważ to jest poziom normalny tylko. Nie atakujemy żaden wyższy. Mamy poziom normalny. A może smoka byśmy próbowali zrobić. 5000 i 7000. 7000 żarcia. 7000 żarcia. Spróbujemy zrobić jednego smoka. On nie kosztuje złota żadnego? Nie, nie kosztuje. Dobra. I wy do żarcia. Typowo do żarcia. Bo mamy już przygotowane... mamy już przygotowane drewno. A ci się opieprzają. Go na dół. Go na dół. Tylko gdzie? Pomóżcie rybki zbierać. Nie ma opieprzania, pomóżcie zbierać rybki. Tu jest drewno, tu jest złoto, ale my chcemy tylko smoka jednego wybudować. 5000 drewna. I 7000... Mamy, zobaczcie. Pierwszy dragon, red dragon. Postawimy sobie smoczka tutaj. Mamy. I to co? Atakujemy chyba w takim razie. Atakujemy. Go. Smok tu zrobi rozpierdziel gruby.
Bach, pali ich wszystkich. No, widzę, że mogłem nagrać zagrać na wyższej nawet. Na wyższym poziomie trudności, ale na początek myślę, że będzie okej. I jeszcze jednego. Bach. Zobaczcie. Wygraliśmy. Pierwszy meczek wygrany. Normal oczywiście, znaczy difficulty is normal. Odkryliśmy 16 królestw. Zdobyliśmy 29 leveli. Zebraliśmy trochę złota, żarcia i drewna. Stworzyliśmy 57 rockerów. 45 archerów, archerów. I co tu jeszcze mamy dalej? Wycięliśmy drzewka, zebraliśmy trochę żarcia, zabiliśmy zombie. O, widzę, że trochę tego było tutaj jednak. Dobra. Wygraliśmy, moi drodzy, wygraliśmy pierwszy meczyk. Kolejne będą na pewno na wyższym poziomie trudności, zagramy sobie. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, zostawcie mi łapkę w górę. Dajcie mi informację, czy te odcinki wam się podobają z takich właśnie luźnych gierek, takich właśnie gierek dla rozluźnienia. Jeżeli tak, to będziemy nagrywać kolejne. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, na razie, cześć.